Zanim przejdziemy do ćwiczenia piątego, to przypomnijmy sobie, że jeden promil jakiejś danej wielkości to będzie właśnie jedna tysięczna tej wielkości. Czyli gdy mamy policzyć 8 promili liczby 300, to znaczy, że 8 promili zapiszemy jako 8 tysięcznych i musimy to sobie pomnożyć przez 300, czyli razy 300 pierwszych. Tutaj zera nam się skrócą, czyli mamy 8 razy 3, 24 dziesiąte, czyli 2 i 4 dziesiąte. No i spójrzmy dalej, tu mamy 22 promile, czyli zapiszmy to sobie jako 22 tysięczne razy 1400 pierwszych, tak? To sobie zapisałam w postaci ułamka zwykłego, skrócą nam się tutaj te dwa zera, no i jeszcze można 10 i 14 skrócić przez 2, czyli tu mamy 5, tutaj 7, no to sobie już policzmy wynik, mamy 22 razy 7, no i otrzymamy 154, dzielimy przez 5, czyli mamy 30 i 8 dziesiątych. Spójrzmy dalej. Mamy 50 promili, czyli to sobie zapiszemy jako 50 tysięcznych. Mnożymy przez 100, czyli przez 100 pierwszych. Skróćmy tutaj 2 zera, tutaj 1, 5 razy 1 da nam 5. Przykład następny. Zapiszmy to sobie jako 5 tysięcznych i mnożymy przez 1000. Czyli przez 1000 pierwszych, skróćmy 0, no i tutaj również otrzymamy 5. Spójrz na podpunkt E, tu także mamy obliczyć 0,2 promila liczby 180, czyli mnożymy sobie przez 180, czyli zamienimy sobie ten promil, te promile na liczbę, czyli 0,2 podzielimy przez 1000, i pomnożymy przez 180 pierwszych. Skrócą nam się tutaj 0 i 0,2 razy 18 to 3,6 podzielić przez 100. Gdy dzielimy przez 100, to przesuwamy przecinek o 2 miejsca w lewo, czyli otrzymamy 0,036 tysięcznych, tak? Czyli 36 tysięcznych, jeszcze sprawdźmy, przecinek znajdował się tutaj, raz, dwa, przesunęliśmy o 2 miejsca w lewo. No i spójrzmy na ostatni podpunkt, tu też sobie zamienimy promile na liczbę, czyli mamy 5,5 tysięcznych, mnożymy przez 180 pierwszych, skrócą nam się tutaj 0 i to już sobie pomnóżmy, czyli mamy 5,5 razy 18, czyli to będzie 99 przez 100, a 99 setnych możemy na przykład zapisać sobie w ten sposób w postaci ułamka dziesiątnego.